Trwa modernizacja parku Jana Pawła II w Działdowie. Oprócz przywrócenia funkcjonalności wielu urządzeń, które nie nadawały się już do użytku, oraz oczyszczenia stawu i rzeki, powstanie m.in. nowoczesna chodnikowa fontanna. Nawet największe i najpiękniejsze parki wymagają od czasu do czasu gruntownego remontu i taki remont właśnie przechodzi park Jana Pawła II, w którym powstanie Centrum Aktywności Rodziny. Chcę przypomnieć Państwu, że w czasie jednego z budżetów obywatelskich mieszkańcy zdecydowali się, żeby w tym parku umieścić mokry chodnik z fontanną posadzkową. Ta inwestycja była przesuwana w czasie, ponieważ w międzyczasie aplikowaliśmy o środki zewnętrzne i takie pozyskaliśmy w wysokości 2 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Jesteśmy właśnie świadkami dużego remontu, bo jest to remont, który nastąpił po 8 latach funkcjonowania tego parku i tak naprawdę wiele rzeczy jest zużytych do tego stopnia, że się już nie nadaje do użytku, a więc w miejscu starego placu zabaw pojawi się nowy plac zabaw, pojawi się wspomniany już mokry chodnik z fontanną posadzkową, będą hamaki. Na miejsce oczyszczonego stawu i naszego kanału młyńskiego powróci fontanna, która tam pływała, była podświetlana. Mieszkańcy bardzo dobrze ją wspominają, pytają się, dlaczego jej nie ma, ponieważ tamta, no niestety, do niczego się już nie nadaje. Będą nowe nasadzenia, nowe ławki, nowe atrakcje. To wszystko spowoduje, że tak naprawdę ten park będzie nowym parkiem i mam nadzieję, że będzie to miejsce spotkań mieszkańców naszego miasta. Chcę wspomnieć, że cała inwestycja kosztuje 3 miliony złotych, 2 miliony to są środki zewnętrzne, które udało nam się pozyskać, a planowany termin zakończenia prac to jest połowa czerwca i myślę, że będzie też to okazja do wspólnego świętowania. Park Jana Pawła II w Działdowie wkrótce odzyska swoją funkcjonalność. Stanie się ozdobą miasta i miejmy nadzieję miejscem spotkań całych rodzin.